Modzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny program, znowu specjalny program. Praktycznie każdy jest specjalny teraz. Dzisiaj pokażę Wam relację z wizyty z moją mamą w Babskim Raju, w lumpeksie, takim można powiedzieć prawie, że open air w Gdowie, takim letnim lumpeksie. Zobaczycie relację, zobaczycie, co moja mama sobie tam kupiła. Powiem Wam przy okazji potem, które z tych rzeczy, które będą tam pokazane, ona zakupiła. Zobaczycie też moje zakupy z tego sklepu, jedną rzecz z Vinted, ale generalnie to jest druga część tego hola właśnie z Babskiego Raju razem z relacją. Także już Was zapraszam serdecznie. No i dzisiaj, jak widzicie, nagrywam w studio, bo jest taka potworna pogoda. Nie wiem, czy będzie słychać, ale tu jest okno otwarte, uchylone. Słychać trochę świergotu ptaków, ale też szum deszczu. Zobaczcie sobie tam przebitki z mojego ogrodu, jak jest mokro. Po prostu nie ma opcji, żeby nagrywać. Kapie wszędzie. Co prawda ja mam daszek, ale no jednak jest na tyle mokro, że obawiam się, że nie byłoby to specjalnie ciekawe do oglądania. Cały taras jest też mokry, także ciężko tam chodzić, a już przemierzanie ciuchów to jest praktycznie niemożliwe. Także przechodzimy już do programu i oczywiście proszę Was o subskrypcję na kanale. Bardzo Was proszę, subskrybujcie, bo to jest bardzo ważne dla mnie. Bez Waszych głosów, bez Waszych subskrypcji nie będzie ten kanał istniał, a bardzo mi zależy na rozszerzeniu zasięgu. Proszę Was też więc o polubienia i dziękuję za fajny odbiór programu o Marilyn Monroe, o stylizacjach. Obie z Anią jesteśmy bardzo szczęśliwe. Dziękujemy za wszystkie fajne komentarze, za zachętę i będą następne programy. Już się umówiłyśmy na kolejne stylówki, także czekajcie. A tymczasem chcę jeszcze Wam powiedzieć, tutaj w studio zrobiłam trochę przemeblowania. Przeniosłam sobie wieszak, zobaczcie, tam nagrałam dla Was przebiteczki. Moi drodzy, rozrobiłam trochę porządków. Przeniosłam wieszak z żakietami z tej strony, także mam tutaj już pełen asortyment rzeczy sceniczne i żakiety, marynarki. Teraz lampy mi tu stoją. No i tutaj jest tradycyjnie moja toaletka z torebkami i z butami markowymi. To już wiecie. No i z tej strony się zrobiło tak ładnie z powrotem. Pufa jest tutaj, ale może też stać właśnie tam dla ozdoby. No, tutaj już mam teraz buty letnie wyjęte i no i monstera przepięknie rośnie. Właśnie wypuściła nowy liść. Zobaczcie, jak jest piękna. Aż się nie mieści. Jest ich za dużo. Kolejny nowy liść. Niedługo zrobię z niej szczepkę. Ale jeszcze czekam, aż trochę więcej liści wyjdzie, żeby jej tak nie ogołocić, bo te dolne trzeba będzie usunąć. Także tadam! Trochę lekkie przemeblowanie. No i właśnie tak to teraz wygląda. Jest tu troszeczkę więcej miejsca ogólnie, bo w ogóle ten pokój jest bardzo mały, ale staram się, żeby wyglądało to przestrzennie i żeby robiło dobre wrażenie, więc jestem na bieżąco już. Kochani, przechodzimy do relacji ze sklepu. Hello. Robiłyśmy wypad znowu na ciuchy. Nie będę Pani filmować, bo nie będę tu taka... Pokaż się z przodu. Tak? Nie będę fajna, tak z... tylko rzeczywiście inny podkoszulek ekri. Podkoszulek ekri, żeby... No i sandałki, a nie buciory. Nie, fajna, fajna. No. Spoko wygląda. Ładny może wzorek. Tak, nie, mnie się kolory podobają teraz na lato. No właśnie, weź sobie ją. Naukały, no chyba sobie ją wezmę, bardzo mi się bo podoba. Ja jeszcze nie zapłaciłam za nią, ale możesz ją ty wziąć, no, bo ona jest świetna. Można sobie wrażenie. A próbowałaś do tej sukienki? Nie próbowałaś? Możesz spróbować tą sukienkę na to. Wiesz co, ale ona jest fajna sama. No jak no, będzie no, super jest, no. Super. No, tylko jakieś letnie... Letnie spódnicy też może być właściwie. Może być, ale też... i do spódnicy też w sumie. W upały, takiej, tak. Takiej kwiatowej na przykład. Upały świetne jest. I bardzo lubię ekry, nie lubię bieli. No, to jest właśnie bardzo ładne. Nie, no oczywiście, że nie, to nie jest, być... to nie jest, że złe, tylko... To nie jest złe. To nie jest złe, tylko nie jestem blada, ale jestem też niepomalowana. Nie, nie, ale to nie dlatego, tylko w ogóle ten kolor jakiś taki mi się wydaje trochę... Tak? Lepszy chyba ekry był. No to ekry to wiadomo, że to jest... Nie, no ale ładna jest ta sukienka z drugiej strony, tylko pytanie, czy chcesz taką długość? Nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, czy to nie traktować po prostu jako taką koszulę. Koszulę, a to ciach? Wtedy do leginsów na przykład. No wtedy tak, ciach. Jak tam?
No w sumie fajnie to wygląda, powiem ci, do tej bluzki, tylko sobie zawiąż te spodnie, bo one jakieś takie pasie nie zawiązane. Są w ogóle troszeczkę za duże, ale one mogą Ale nie, bo chodzi o to, że jak zawiążesz, to sobie dopasujesz. Luźne, widzisz? Mogą być luźne. No. A ja spróbuję do tej bluzki, jak kryję spodnie. Bo są... Ale też, no, ale te no. też spoko, tak. pokaż. No. Całkiem fajny zestaw. Czy tak je podciągać, czy tak? Nie, to chyba wszystko jest. Czy tak pod kolano? Raz tak. Czy tak pod kolano? Tak też super, moim zdaniem. Bardzo, bardzo takie luzacko wyglądają. Ale fajna bluzka, ja się strasznie z niej cieszę. No, dziękuję ci, że z niej zrezygnowałam. Wiesz co, ja ciągle poluję na ciuchy. No, bardzo fajnie pasuje do tego ten kolor. Mega mi się podoba. Nawet nie wiem, czy nie lepsze te niż te granatowe. Te granatowe krótkie? Chociaż krótkie też się przydają w sumie, nie? Takie krótsze. No tak w lecie to na plażę. Te są super. Tak, ja bym te wzięła, no. Bo do tego koloru świetnie to pasuje. Ekrin, nie? Zieleń, tak. Bardzo ładnie pasuje, no. No tylko trzeba będzie prasować, o Jezu. A nie, coś ty, no nie no. trzeba prasować. Coś tam. A gdzie? No, Len nawet pasuje, jak jest taki wymięty lekko. Ale co, że są za duże? No, nie, no. Właśnie patrzę, jakby to wyglądało, gdyby były krótsze. Nie, no właśnie, bo to góra, żeby była dobra, nie? Góra jest dobra. Góra musi być dobra. Góra jest dobra, tylko... Pokaż się. Góra jest... Jakie tutaj mają krój u góry, dobrze? No super. No tylko są takie luźne. Nie, no właśnie fajnie, bo do tej bluzy pasują takie. No, jakie pode... Właściwie do tej bluzki to wszystko pasuje, bo i luźne, i wąskie pasują. Jak ją podetnę, tutaj te spodnie no, jak skrócę. Tak, ale one są fajne, bo one tak spływają, nie? Mhm. Materiał wysilejący. Mhm. Super właśnie. Ale te zielone też super. Ja w ogóle nie mam szerokich spodni. Muszę sobie, nie, ja sobie tylko skusam... Nie, ja tylko podłóż ten brzeg, bo po prostu ktoś go wypuścił. A tak to są dobre. I do obcasów może. Wiem, ale do sandałów też pasują takie. Jak ja bez obcasów wyglądam w długich nie, spodniach. Nie, no dobrze no, wyglądasz. Masakra. Nie, możesz takie ale idealne są, rzeczywiście tu w obwodach. Wszystkie te spodnie są dobre. Są świetne, tak. Okej, okay, bardzo dobra. Fajne. Jednak kurczę, tak, jak będzie obcasik tutaj. Nawet taka jeansowa mogłaby być do tej sukienki, bo jest... Zrobię zdjęcie. Nie, do jeansu będzie świetnie. Ale mi się właśnie wydaje, że tak pomieszane jest jeszcze lepiej, bo za dużo jeansu na raz to trochę wygląda tak na siłę. Ta jest też przepiękna. Mi się to do tego podoba, do tych spodni właśnie. Bo to jest takie sportowe, ale to zawsze takie... rozpięte chyba się nosi, nie? Tak, raczej tak. Nie, no to jest fajne. Kurczę, a co to była za góra? Jakiś góra bluzka? Góra jest za guziczki, co? Bluzka czy żakiet? Bluzeczka taka, tylko nie pamiętam czy z krótkim. Ładne te spodenki, nie? Za dużo tych spodenek. To jest takie właściwie farmerskie. O. Nie wiem, czy do tego w ogóle. Nie wiem, czy paski mama coś lubi. Tutaj trzeba. Ale te paski są takie dyskretne. Ja bym do białej bluzki, ale nie do takiej, może rzeczywiście nie do takiej. Nie do koszulka takiego jakiegoś zwykłego, tylko. Jak się wypierze, to O, dobre są takie z wełny te na zimę. Widzisz to? Jak idziesz na jakieś wycieczki spacery, to jest ta wełna taka z merynosów. Nie? Wyżarek ma jakiś. Tu masz też z wełny taką czystej. Mam nadzieję, że się Wam podobała ta relacja. Kochani, moja mama kupiła prawie wszystkie rzeczy, nie kupiła tylko takiej sukienki krótszej, jasno-niebieskiej i spodenek granatowych pod kolano. Inne rzeczy były po prostu fajniejsze, bardziej jej się podobały, także naprawdę dużo fajnych zakupów, byłyśmy bardzo zadowolone. Ja też jestem mega zadowolona z moich zakupów, no i już Wam pokażę, co kupiłam, bo tego nie widzieliście na przewidkach. No i pierwsza rzecz, to będą spodnie. Pokażę Wam oczywiście przewidki, ale te spodnie pokażę Wam tylko w takiej poglądowej przewidce, bo niedługo już będą na kanale stylizacje w stylu safari, miejskie safari, takie safari w nowych trendach, biorące pod uwagę wszystkie najnowsze nowinki modowe,
ale też właśnie takie klasyczne vintage ciuchy safari, czyli łączenie właśnie tego stylu vintage i nowych trendów właśnie w stylu safari miejskiego takiego, bo to nie będzie takie prawdziwe safari, żeby iść do dżungli oczywiście. No i kochani, takie spodnie właśnie w stylu safari kupiłam, są bardzo fajne i wiecie co, to jest Pull & Bear, więc no nie jest jakiś to szał, ale jak chodzi o firmę, ale są bardzo porządnie uszyte, już Wam mówię skład. Jest to mianowicie 92% wiskozy i 8% poliester. Te spodnie wyglądają tak, pokażę Wam je tutaj do kamery. Naprawdę są świetne i zaraz Wam powiem, dlaczego je kupiłam. Po pierwsze, właśnie dosyć fajny skład. Mają fajne takie szerokie tutaj pompowate o górę. Fajne kieszenie i właśnie te kieszenie są takie w stylu safari. One są wąskie i wysokie w pasie, a tutaj się rozszerzają trochę mi przypominając te angielskie spodnie safari, takie pustynne właśnie, które nosiły się nawet do mundurów angielskich. Takie szersze, wiecie, u góry i zwężające się nogawki ku dołowi. Mnie się te spodnie właśnie tak kojarzą, bo one mają tutaj na dole też gumy, takie szerokie. I moim zdaniem fajnie to wygląda i bardzo mi się podoba kolor tego beżu, bo nie w każdym beżu jest mi dobrze, nie każdy beż lubię, takiego żółtego nie lubię. Ten jest taki trochę wchodzący w pomarańcz, taki karmelowy i już taki kolor lubię. Fajny jest, szczególnie dla spodni, bo to przecież nie jest przy twarzy. Także zobaczcie, jak tam wyglądam w takiej podkoszulce, w bucikach takich trochę w stylu safari. Sportowe buty jak najbardziej też mogły być laufersy. Mogłyby być buty też z wysoką cholewką, takie właśnie w stylu safari, też by super do tego to wyglądało, ale tak jak mówię, ja się tu nie rozkliwam dzisiaj nad tymi spodniami, bo niedługo je zobaczycie, bo ja bardzo lubię styl safari i zobaczycie, jak fajnie można takie spodnie zestawić z różnymi rzeczami. Także to jest jeden mój zakup. Aha, i te spodnie były w granicach między 15 a 18 zł. Ja za to płaciłam jakiś czas temu i już nie pamiętam tak co do złotówki, ale mniej więcej w takich cenach. Tak jak większość tych rzeczy w babskim raju, od 15 do tam 30 czy 35 powiedzmy złotych. No i kochani, teraz przechodzimy do sukienek, bo w zasadzie większość tych rzeczy, które teraz zobaczycie, to będą sukienki. Przed pierwszą sukienką pokażę Wam teraz jeszcze moje trampki. Kupiłam sobie takie trampki z Adidasa na Vinted, ale one są w takim kolorze jasno-szary. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Praktycznie jak nowe. Taki popielaty, przecierany kolor suede. I to jest Adidas Stan Smith. Takie klasyczne właśnie trampko-tenisówki. Nie wiem, jak to nazwać właściwie. Bardziej chyba tenisówki. No i są takie bardzo sportowe, ale właśnie chciałam takie proste, w dobrym stanie. No i one są naprawdę jak nówki. Zobaczcie do środka. Zresztą zrobię Wam przebitki w razie czego. 40 zł za nie tylko zapłaciłam na Vinted, a to są całe skórzane buty. W środku też tutaj na tych zapiętkach jest skóra, co się nieczęsto teraz zdarza, nawet w tych dobrych markach. Ale w każdym razie takie na lato, żeby nie spociła się noga, żeby to nie było taki plastik w środku, wiecie, sztuczne. No i super, jestem zadowolona, bardzo się cieszę z tych trampek, zaraz zobaczycie je z sukienką. Także idziemy dalej, zakup z Vinted. No i kochani, od razu pierwsza ta sukienka do tych trampek właśnie. Przesuperową sukienkę firmy Pieces, kupiłam, to jest znowu kolejna bardzo fajna marka, to jest wiskoza. No i zobaczcie, jest przeurocza. Ostatnio bardzo lubię takie sukienki, właśnie te falbanowe, bardzo luźne. Ona jest dosyć przezroczysta, więc tutaj raczej będę nosić tą sukienkę z halką. Taką bardzo cieniutką, jedwabną haleczką, która tylko da troszkę tam poczucia bezpieczeństwa, powiedzmy. No, ale można ją tutaj zapiąć pod szyję, można ją rozpiąć, a ja wolę ją taką rozpiętą bardziej. No i super, można ją stylizować, bo można ją i z klapkami, i z sandałkami, i z kontrastowymi rzeczami, bo zobaczcie, można tutaj zaszaleć z takimi bardzo wyrazistymi dodatkami, ale można też plażowo ją wystylizować właśnie ze sneakerami, tak jak tutaj dla Was proponuję tym razem, i z taką torebką, już Wam pokazuję, taką torebką o też monochromatyczną, tylko z czernią, ale tutaj ten niebieski i czarny mi nie przeszkadza, że są razem, tym bardziej, że trampki są takie szarawo-niebieskie i podoba mi się zestawienie tych kontrastujących wzorków, że tu jest takie trochę te asteckie wzory i te paseczki drobne, one się jakoś dla mnie tutaj uzupełniają i podoba mi się właśnie to zestawienie. Jest fajny, biały plecaczek byłby też do tego super, albo granatowy. No i wszelkie granatowe dodatki oczywiście będą świetnie tutaj grały.
No i uwielbiam ten styl. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobam w tej sukience, bo ja ją uwielbiam. Po prostu byłam w niej cały dzień, biegałam w niej właśnie w trampkach, w adidasach, w jakichś klapkach i jest rewelacyjna. Po prostu to jest najwygodniejszy krój sukienki w ogóle. Jest bezproblemowy i super i jest oddychająca przede wszystkim. Także jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Ta sukienka kosztowała 18 zł. 18 albo 20 zł. Coś takiego. No i kochani, kolejna sukienka to ta, którą mam na sobie. No i strasznie mi się spodobał kolor i krój tej sukienki, bo ona jest bardzo nietypowa. Zobaczcie, włożyłam pod nią halkę, bo nawet wkręcąc początek filmu nie miałam, ale zauważyłam, że jest jednak minimalnie zbyt transparentna. Z halką jest lepiej. A ta halka jest też bardzo cienka i to jest materiał bardzo, bardzo cieniusieńki, taki wiskozowy albo jakaś mikrobawełna. Bardzo cienkie to jest. No i przepiękny, bardzo modny w tym roku kolor, ten orange taki. I to jest taki fajny, żywy orange. To nie jest taki, taki jesienny, nieodpowiedni do mojej urody, kolor pomarańczowy. No i patrzcie, jak fajne właśnie są te takie asymetryczne tu cięcia i falbany. I ona jest taka właśnie luźna, w ogóle nie jest dopasowana do ciała. To jest coś takiego, co ja bym pewnie włożyła na plażę, na jakiś deptak na wakacjach, żeby się czuć mega na luzie po prostu. Strasznie fajna jest ta sukienka i ma ładny dekolt. No i można ją fajnie wystylizować z takimi wyrazistymi dodatkami albo zupełnie czarnymi. Też będzie fajna. Zobaczcie tutaj... pokazuję Wam taką torebkę i z taką torebką i z tymi klapkami, które mam na sobie z żółtym kolorem. Moim zdaniem super pasuje. Można sobie tak fajnie wakacyjnie przewiesić. Albo jakiś koszyk z jakimś wyrazistym akcentem, taki plażowy, wiecie. I też będzie rewelacyjnie to wyglądać. Zobaczcie tam na stylu, bo mi się wydaje, że fajnie właśnie to gra razem. Można sobie też z taką torebką żółtą do tych sandałów dopasować, taką zawieszką kontrastową, na zasadzie właśnie takiego kontrastu dokładnie i wtedy bez tych korali też będzie to fajnie wyglądać, aczkolwiek mnie osobiście ten naszyjnik afrykański nie przeszkadza. No i tak, kochani, oczywiście jakbym szła na plażę, to się pozbędę halki i z kostiumem kąpielowym taka sukienka lekko prześwitująca nie raź, tak? I w pewnych okolicznościach, w pewnym miejscu jest to ok. Natomiast no, na miasto, no to zdecydowanie halka, najlepiej byłaby cielista, bo ta jest minimalnie za ciemna i zakłóca ten wyrazisty kolor. Ale muszę sobie znaleźć tą moją cielistą właśnie. No i tak to wygląda. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest przecienkie, bardzo wygodne i no, uwielbiam takie ciuchy, wiecie? Idę dalej. Moi drodzy, ostatnia rzecz to jest sukienka, która na pierwszy rzut oka, mimo swojego fantastycznego wzoru, nie robi takiego wrażenia. Nie jest jakaś spektakularna na wieszaku, moim zdaniem. Ale po włożeniu tej sukienki, ona ma piękny krój. Naprawdę ma fantastyczny krój, jest w ogóle z podszewką. No ja w ogóle lubię te inspirowane wschodem wzory, takie japońskie wzory właśnie w kwiaty, te kwiaty wiśni, różne takie słowiki, motyle i tak dalej. No i piękny kolor turkusowy, bardzo mi się spodobał i ja myślę o tej sukience, żeby ją nosić na takie okazje rodzinne, na przykład jakieś urodziny, właśnie wesele. Będzie, myślę właśnie, żeby niedługo mam wesele w rodzinie mojej bratowej i myślę, żeby właśnie iść w tej sukience. Zobaczcie, jak ona pięknie leży na sylwetce. Tutaj jest taka schlebiająca dla figury, jak się zawiąże pasek, to w ogóle robi taką smukłą talię. No i można właśnie fajnie dobrać do niej dodatki. Zobaczcie tutaj z dodatkami, jakie ja wybrałam.
buty albo turkusowe, albo czerwone, albo różowe. No mnóstwo jest możliwości. No i można jakąś fajną, wyrazistą torebkę sobie dobrać, albo po prostu białą torebkę z kwiatem, jak najbardziej też będzie super wyglądać. No i no, jestem bardzo zadowolona. I ta sukienka kosztowała nawet chyba 15 zł. Była najtańsza z tych sukienek, bo one były tak około 20-25 i ta sukienka była najtańsza. No właśnie, mówię, nie robi takiego wrażenia może na wieszaku, ale jak ją włożyłam, to zachwyciłam się i od razu stwierdziłam, że ją biorę i właśnie będę w niej na weselu, bo jest bardzo rozweselająca, pasuje do mojego charakteru, jest taka żywa, trochę elegancka, kobieca, podoba mi się po prostu, bardzo ma fajny krój i to jest bawełna. Natomiast podszewka nie jest niestety naturalna, chyba niestety jest z poliestru. Mogę ją oczywiście sobie wymienić, także to też nie jest jakiś duży problem. Także bardzo, bardzo mi się podoba ta sukienka. No i kochani, na ten filmik to jest tyle zakupu, bo ja nie kupuję teraz dużo rzeczy na siłę, żeby Wam tylko pokazywać, tylko chcę Wam pokazywać praktyczne rzeczy, rzeczy modne, rzeczy piękne, rzeczy z dobrych materiałów i do tego Was namawiać. Także namawiam, kupujcie z dobrych materiałów, bo to są same dobre tkaniny. Kupujcie dobre marki, bo jakość się zawsze obroni i chodźcie po lumpeksach koniecznie, bo warto. Już zapowiadam, że niedługo będzie haul z mojego ulubionego sklepu i kupiłam niesamowitą perełkę vintage, ale naprawdę coś takiego, co zapiera dech w piersiach. Uff. Już nie mogę się doczekać, jak Wam to pokażę następnym razem. Także zapraszam Was już serdecznie i oczywiście... Aha, i niedługo pokażę Wam też program kosmetyczny, taki eco haul kosmetyczny, bo kupiłam sobie fajne kosmetyki właśnie ekologiczne, takie bio, ale są to kosmetyki do makijażu. No i może zrobię jakiś makijaż dla Was, ale w każdym razie bardzo jestem ciekawa tych kosmetyków i niektóre są to zupełne nowości dla mnie. Przetestujemy je razem, a to nie jest żadna reklama, tylko to są moje prawdziwe zakupy dla siebie. Moi drodzy, no i jeszcze chcę Wam powiedzieć, że wreszcie udało mi się zalogować na nowy Vinted. Miałam jakieś problemy z tym, bo tam zapomniałam hasła i tak dalej, ale odzyskałam. Uzyskałam dostęp do nowego Vinted i chcę Wam pokazać, no właśnie, i tą sukienkę, którą ostatnio mówiłam, że będę wystawiać, faktycznie ją teraz wystawiam, więc już tym razem naprawdę będzie na Vinted. Ta z Jedwabi od Charlotte Spar, rozmiar S, w stylu Dolce & Gabbana. I mam też przepiękną sukienkę Paris Kate & I, czyli też bardzo fajnej firmy, rozmiar 38 i ona jest właśnie na mnie za duża, bo ja mam 36, bez ramionczek. Właściwie to tutaj może miała jakieś ramionczka, ale nie, to nie były ramionczka, to były takie, wiecie, do wieszania rzeczy. To jest sukienka bez ramionczek na raczej większy biust, albo po prostu jak ktoś ma M, to jest na niego to dobre i mu nie spada, bo mi to po prostu spada, nie ma się na czym zatrzymać dosłownie. Już Wam mówię skład, sukienka jest z jedwabiem na pewno, już Wam powiem. 70% bawełny i 30% jedwabiu jest w wierzchnim materiale. Przepiękny kolor, taki właśnie malinowy, malinowo-śliwkowy. Bardzo, bardzo piękny kolor, naprawdę taka drapowana u góry, ona bardzo ładnie wygląda. Pokażę Wam tylko tak. Ale po prostu naprawdę jest na mnie za duża i to jest tutaj usztywniane szwiszbinami, takimi w dwóch miejscach tylko, tak, tylko z boków szwiszbiny są, pod pachami i z boku, czyli cztery szwiszbiny ma ta sukienka, więc ona się będzie dobrze trzymać, jeśli jest dobry rozmiar na kogoś i oczywiście podam tam namiary na Vinted. Wszystko jest w opisie filmiku, także możecie tam zajrzeć, podobnie jak na moje inne media społecznościowe, do czego bardzo zachęcam. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zobaczymy się już w następnym filmie za kilka dni. Buziaki i cześć!